Wszystkim fajnie jest z boku komentować, jeżeli ktoś zrobi błąd, dajmy na to wypowiadaniu się, czy zmieni trochę wyraz, a w rzeczywistości nikt nie wie, jak to jest komentować na żywo mecz Polska-Niemcy, gdzie średnia oglądalność była 12 milionów ludzi. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Katowic na gali MB Boxing Night, z nami Tomasz Hajto. Jak się podoba póki co ta gala? No to wiadomo, że robi mój przyjaciel, więc obowiązkiem było dotrzeć na tą galę i być. No, Polsa, trzeba powiedzieć, pokazuje sztuki walki chyba w Polsce najlepiej, mi się wydaje, najlepiej przede wszystkim dla nas, Polaków, bo walczy przede wszystkim w tej gali, walczy dużo Polaków, na paru naprawdę topowych galach już byłem i szczerze powiem, i parę oglądałem w telewizji. Wydaje mi się, że w Europie to chyba i Polsat, i tak jak Mateusz organizuje te gale, to chyba są naprawdę najlepiej zorganizowane gale. Miło się na tym patrzy, są dobra karta walki zawsze, tak? No bo nawet w dzisiejszym widzimy, Mati do tego wymyśla fajne nazwy. Zawsze się chciałem go zapytać, nie miałem okazji, kiedy on te nazwy wymyśla, bo Ostatni Taniec to jest, na pewno ma dużo, dużo w sobie niesie. Właśnie jakieś drugie dno prawdopodobnie. Tak, podwójne dno, tak. Na pewno jakaś przenośnia homeryska, coś miał na myśli, nie, trzeba trzymać kciuki, no bo wiadomo, on trzymał kiedyś za nas. Było nas takich czterech kolegów, co przyjaciół, co żeśmy się poznali za mało lata i trzymamy się razem do dzisiaj. Wiadomo, on trzyma kciuki za nas, my trzymamy za niego. No, wygląda to naprawdę fajnie, okazałe towarzystwo. Też gdzieś przywiązany jestem do Śląska. Na Śląsku grałem w piłkę prawie 8 lat, więc na tym spotku pamiętam jeszcze turniej w 93 albo 94 roku. Turniej ten halowy, który był zorganizowany. Wtedy była taka moda, pokazywany w telewizji. Był GKS Katowice, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze. Więc wyglądało to naprawdę wtedy okazale. No i fajnie wrócić tutaj do Katowic i do Spodka, no bo na pewno to miasto zasługuje na to i przede wszystkim Spodek, żeby takie wielkie imprezy tu się działy. Pan jest wielkim fanem boksu? Śledzi pan to, co się dzieje w boksie? No, Mateusz mnie zaraził, przez Halidowa też się zaraziłem. Na pewno lubię Mańkowskiego, Narkuna, lubię oglądać. Gdzieś oni, przez to, że gdzieś ktoś im sympatyzuje i kibicuje, zaczyna to oglądać. No, Mati wciągnął nas na pewno wszystkich swoich znajomych w boks. Jak ja już widzę, że Romek Kołtun kręci prawdę boksu, no to ja mówię, to już jest nieprawdopodobne. Więc widać, że wkręca całe swoje otoczenie. Fajnie, trzeba trzymać kciuki, bo ja mówię, robi coś fajnego na pewno dla polskiego boksu. A na hali jest Adam Kownacki. Kibicuje pan mu? Ogląda pan jego? Fajnie, że kibicuje. Robiliśmy sobie zdjęcie na Stadionie Śląskim przed meczem chyba Polska-Portugalia. Dzisiaj też żeśmy się spotkali. No, każdy kibicuje Polakowi, który ma szansę gdzieś tam w wadze ciężkiej coś zrobić. Wiadomo, że ta trójka pierwsza chwilowo chyba jest niedościgniona. Tak szczerze sobie powiedzmy, bo poszli wszyscy ci w wadze ciężkiej w ogromne centymetry. Joshua Wilder i Fury, tak? No i Fury, no ta trójka jest niesamowita na pewno. Miałem oglądać jeszcze Kliczkę jednego i drugiego na żywo w Niemczech. Miałem przyjemność wiele razy oglądać Michalczewskiego walczącego w Niemczech. Przyjeżdżał też do nas na mecze. No więc mamy jakąś tam tradycję, był Andrzej Gołota, tak? Był Tomek Adamek. No mamy wielu bokserów, którzy w wadze ciężkiej się nieźle prezentowali. No, Kownacki jest nieprzewidywalny, nietypowy, a przede wszystkim to, co mi się wszyscy, co mi się podoba, to wszyscy mówią, ta ręka waży. No i faktycznie ta ręka u niego waży. Powoli się wszyscy przekonują, oby mu, trzymam kciuki, oby mu się udało jak najdalej dojść. Bo wiadomo, chyba wszyscy Polacy kibicują, tu chyba nie ma jakichś podziałów. Wszyscy kibicujemy, jeżeli walczą na ringu międzynarodowym. A jeszcze chciałem na koniec zapytać o pana, kiedy pan wraca do komentarza, bo do komentowania meczu, bo kibice tęsknią. Znaczy ja powiem tak, ja nie jestem szefem Polsatu, tylko pan Marian Kmita zadecydował, że robimy jakąś chwilową zmianę. Ja zawsze powtarzałem, że komentator ma zerowy wpływ na wynik meczu. Z reprezentacją, która zaczyna wygrywać za trenera Nawałki, wygrywając eliminację do mistrzostw Europy we Francji. Stworzyliśmy z Madim coś fajnego, coś innego. Nie szóstka do siódemki, nie dziesiątka do jedenastki. Parę błędów moich, które mi się przydarzyły. No, weszły do kanony języka polskiego. Weszły do kanony, no tak, no ale to takie były bardziej... Wszystkim fajnie jest z boku komentować, jeżeli ktoś zrobi błąd, dajmy na to wypowiadaniu się, czy zmieni trochę wyraz,
a w rzeczywistości nikt nie wie, jak to jest komentować na żywo mecz Polska-Niemcy, gdzie średnia oglądalność była 12 milionów ludzi i gdzieś to tam w głowie siedzi, więc moment dekoncentracji, jak zapatrzysz się za bardzo w mecz, a Mati wtedy coś do mnie powie, to niejednokrotnie też grałem w piłkę, więc też lubię mecz oglądnąć, i czasami coś się wciągnie mecz, jak są fajne akcje. No a potem się okazuje, że tam jakieś pytanie padło i trzeba się do tego ustosunkować. Najczęściej wtedy pada jakiś taki słowny błąd. Mi się wydaje, że do wybaczenia przyjdzie czas. Na razie robimy Ligę Mistrzów, we wtorek jadę, robię Manchester United, Barcelona, zobaczyć kawał dobrej piłki.